Cześć, siema ludzie, witam w kolejnym odcinku prosto z mojej hodowli. Dzisiaj, podobnie jak w poprzednim nagraniu, zajmę się otwieraniem dwóch paczek, które do mnie nadeszły. Tutaj warto wspomnieć, że jedna z nich to owady karmowe, które zamówiłem sobie z Wielkopolski od pana Jacka Studniczka. Tutaj serdecznie chciałbym polecić. Później, jeśli ktoś miałby ochotę sobie zamówić u niego, no to można się ze mną skontaktować poprzez linki w opisie do filmu oczywiście. A druga z paczek to Spider's Fodża, czyli w sumie coś, czego dawno nie było na moim kanale. Tutaj już nie mogę się doczekać, żeby zajrzeć do środka. Mam nadzieję, że w obu paczkach wszystko gra, że wszystko żyje, ale oczywiście przed samym odcinkiem drobny urywek, co nowego na hodowli. Zobaczcie, to jest terarium mojej Percyloteria fasciata. Właśnie kończę sobie tutaj zrzucać skórę i teraz już wskakuję na stadium L9, także naprawdę super. Po wylince z tuby wyszedł i pokazał się mój dorosły samczyk, Clitocarl albo Pilosus z Nicaragua. Zobaczcie, naprawdę wielki i piękny pająk. Mój pierwszy ptasznik, czyli samczyk Trerinoperma Sazimai, też niedawno przeszedł wylinkę. Już teraz jest w stadium L11. Zobaczcie, piękna, świeża, niebieściutka barwa powylinkowa. To jest piękna wielka samica Percyloteria regalis, czyli ptasznika królewskiego. Ci bardziej spostrzegawczy widzowie może widzieli w ostatnim nagraniu, że w urywku co nowego na hodowli właśnie dostała to piękne terrarium z wodospadem. I powiem wam, że super się złożyło, że właśnie tu ją wprowadziłem, dlatego że od 3 dni cały czas jest aktywna, chodzi, zwiedza, a ja w końcu mogę się nią nacieszyć. Tutaj możecie zobaczyć sobie 3 zbiorniki, które niedawno sobie posklejałem. Jak wiecie, od niedawna sam sklejam sobie terraria, no i według mnie, mówcie co chcecie, ale wygląda to coraz lepiej, naprawdę super. Jeszcze za chwilkę zobaczę sobie, czy wszystko jest dobrze wymierzone i czy szyby od gilotyn pasują. No dobrze, zobaczymy, czy wszystko pasuje. Najpierw tutaj mamy świeżo posklejany zbiorniczek, tutaj mamy szybki docięte w WS Glass Studio, bardzo fajny, nieduży zakład. Jeśli ktoś mieszka w moich okolicach, to naprawdę serdecznie polecam. Tu już mam pierwszą szybkę. Zaraz zobaczymy, czy pasuje. Odbijamy sobie. No dobra, mamy pierwsze szkiełko i zobaczmy, czy wejdzie. Trochę ciężko chodzi, ale pasuje. Pasujmy sobie resztę. Jak widzicie, wszystko jest naprawdę bardzo fajnie zapakowane. Zobaczcie, jak fajnie. Tutaj nawet panowie ułatwili mi trochę, bo ponumerowali mi te kilkanaście szkiełek, które sobie zamówiłem, a więc nawet nie mam problemu z odszukaniem. Bardzo fajnie. Tu już widzicie kolejny zbiornik, też świeżo sklejony. Zobaczymy, czy uda mi się odnaleźć szkiełko i czy będzie pasowało. Słuchajcie, szkiełek, jak mówiłem, jest kilkanaście, a ja szukam szkiełka z numerkiem 1 po prostu. Dobra, chyba mam. Jest numer 1, bardzo dobrze. Dobra, jak widzicie, jest numer 1. Otwieramy sobie. Nasza szybka. Dobra, zobaczmy, czy pasuje. Chociaż tutaj mam pewne obawy, bo prawdopodobnie walnąłem się w obliczeniach o 2 mm i teraz nie wiem, ale... Ej. Oj, troszkę ciężko chodzi, ale... Jest, pasuje idealnie. Bardzo fajnie, 2 terraria zrobione, kompletne. Teraz czas na trzecie, chociaż jak widzicie, tutaj też raz walnąłem się w obliczeniach. Tutaj wystaje troszkę szyby i tutaj też. Ale no, kto się nie przewróci, ten się nie nauczy. Proste. A więc tak, szukamy sobie dwójki. Nie to. Tutaj chyba będzie dwójeczka, tak mi się wydaje. Zobaczymy za chwilkę. Najważniejsze w sumie, żeby to tylko pasowało. I tutaj mamy... Numer 2, elegancko. Czas na ostatnie, trzecie terrarium. Zobaczmy. Ta-da! I to mi się podoba. Tak ma być na tej hodowli.
Jak widzieliście, zbiorniki udało się bardzo fajnie zrobić, wszystko pasuje, a teraz przechodzimy do paczek. To jest właśnie pierwsza z nich. Mamy tutaj karmówkę od pana Jacka, studniczka, o którym wcześniej wspominałem. No i zobaczmy, jak wygląda moje zamówienie. Fajnie zabezpieczone, żeby się nie poobijało, ale chyba wszystko się tutaj zgadza. Mamy tutaj tak, wylęgi. Na pewno ponad setka. Ok, to się zgadza. Pół centymetra, centymetr karaczany też się zgadza. No i powyżej, czyli trzy rozmiary karaczana. Wszystko żyje, a więc naprawdę bardzo dziękuję panie Jacku i pozdrawiam. Jak widzicie, udało się skleić trzy kolejne fajne teraria. Pierwsze od lewej jest dla ptasznika nadrzewnego. Jak widzicie, wcale nie takie małe. Dwa kolejne dla ptaszników naziemnych. A więc tylko czekają na nowych lokatorów. Tutaj już widzimy kolejną, drugą w tym odcinku paczkę, a tak naprawdę dwie małe paczki. Jest to moje zamówienie od Spiders Forge. Tutaj serdecznie pozdrawiam całą załogę i zobaczmy, co mamy w środku. Zobaczmy, jak wygląda moje zamówienie. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Tutaj mam swoje kliszówki oraz woreczek z podłożem. Świetnie, zawartość pierwszej paczki to 20 kliszówek, które zamówiłem sobie na młode pająki, oraz woreczek podłoża kokosowego, także naprawdę świetnie, przyda się od ręki. Poszło naprawdę sprawnie, szybko, a więc na razie odsuwam ją sobie na bok. Dobra, tutaj mamy drugi z kartoników, tutaj prawdopodobnie są moje nowe ptaszniki. Zobaczmy. Druga paka otwarta, tutaj mamy paragonik, oprócz tego pierwsze co rzuca się tutaj w oczy to taka karta. Zobaczmy, co to jest takiego. No dobra, czyli wiemy już, że jednym z pająków, które są tutaj zawarte w tym boksie, będzie Poecilotheria regalis, czyli ptasznik królewski. Jak widzicie, tutaj właśnie od niedawna potrzebne są kwity wymagane, bo gatunek został objęty ochroną CITES. Jeszcze widzę, że tutaj jako gratis dostałem drugi woreczek z podłożem. Też go sobie tutaj może na razie dam na bok. W przesyłce od Spiders Forge został tylko taki duży pakunek, trochę folii ameliniowej. Otwieramy i zobaczmy, jak się mają moje nowe pająki. Słuchajcie, jest naprawdę super, bo udało mi się dokopać do samego styroboksu. Tutaj pakowanie też było naprawdę bardzo dobre. Tylko nie wiem za bardzo czego się spodziewać, dlatego że kiedy to nagrywam, na dworze mamy około 30 stopni Celsjusza i no to trochę napawa mnie lękiem. Ale mam nadzieję, że wszystko żyje. Zaraz się przekonamy. Zobaczmy, co jest w środku. Otwieramy, znowu folia ameliniowa. Dobra, może słuchajcie, ja sobie wyjmę to wszystko, będzie mi dużo łatwiej. I zobaczymy, co się kryje w zasadzie w tym moim zamówieniu. Ojej, przyszedł ten moment. Ci, którzy śledzą mój kanał od dawna, wiedzą, że nienawidzę waty w dotyku, ale no dobra. Wow! No troszkę was tutaj jest. To jest właśnie zamówienie, które złożyłem sobie ostatnio w Spiders Forge. A mamy tutaj tak, Pterinohilus lugardi. Tutaj mamy już kolejnego malucha z mojego zamówienia od Spiders Forge. Coś, co od niedawna chciałem sobie kupić, a mamy tutaj Stromatoperma calceatum. Zobaczmy dalej. Tutaj jest coś spoza mojego zamówienia. Jest to gratis, do którego zostały załączone odpowiednie papiery, czyli maluch Poecilotheria regalis. Zobaczcie, żyje, ma się świetnie. Ta zawartość naprawdę, słuchajcie, już bardzo mi się podoba. Zobaczmy, co jeszcze się tu kryje. Wow, naprawdę świetnie, bo
Też kiedyś miałem tego pająka, maluszka, ale niestety no, padł mi z przesuszenia, nie zadbałem o wilgoć. A mamy tutaj Omotymus violaceopes, także naprawdę piękny niebieski pająk. Mamy tutaj Hylobrachys fimbriatus, no ogólnie drugi taki na mojej hodowli, chociaż ten jest naprawdę maluszkiem, bo u siebie posiadam już sporą samiczkę, taką około 3 dc. Ale zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Tutaj mamy Epobopus cyanognatus. W stadium L3, naprawdę piękny pająk. I jako ostatni została się tutaj największa kliszuwa, czyli mamy tutaj podrostka Nandu chromatus. Wszystkie nowe ptaszniki odpakowane, wszystkie żyją, dotarły w naprawdę dobrej kondycji, a więc z czystym sumieniem po raz kolejny mogę tutaj polecić Spider's Forge, a za chwilę urządzimy sobie nowe domy dla tych ptaszników. Dobra, zaczynam aranżację domków dla nowych maluszków. Na razie póki co to wszystko idzie sobie na bok. Zostaje tylko Pterinohilus lugardi. Oczywiście jak zwykle oprócz tego do pomocy tutaj nieduży pojemniczek asekuracyjny, gdyby któryś z pająków zechciał uciekać. To pierwszy z pająków będzie Pterinohilus lugardi. Mam nadzieję, że pójdzie szybko, sprawnie i bez biegania większego tutaj. Szczęście, mimo że te pająki potrafią przyspieszyć, pojemniczek asekuracyjny zawsze się przydaje. Uciekiniera udało się bez problemu złapać, zobaczcie, siedzi sobie już na ściance, chociaż naprawdę się za nim nauganiałem, bo władował mi się pod biurko. Trzeba przyznać, że maluch jest naprawdę szybki, ale dobra, koniec tej zabawy, czas wpuścić go do kliszówki. Przekładamy sobie naszego małego, szybkiego uciekiniera. Póki jeszcze stoi spokojnie, to zobaczcie, tak właśnie wygląda maluszek Pterinohilus lugardi. Tu już mamy drugą, chociaż znacznie wyższą kliszówkę. Ta będzie dla pająka nadrzewnego. Dałem tutaj jeszcze od siebie taki kawałek kory, żeby pająk miał fajną kryjówkę, a zamieszka tutaj Omotymus violaceopes. Zobaczymy, czy z tym pójdzie sprawniej niż z poprzednim pająkiem, bo przyznam szczerze, że no, nabiegałem się za nim. Dobra, zobaczmy. Chodź tu, maluszku. Ale ten w miarę chętnie współpracuje. Naprawdę wygląda maluszek. Oto drugi z pająków. Łoj, ale skoczył, widzieliście? Dobra, ziom, mam nadzieję, że będzie ci tam fajnie. Zabezpieczamy sobie. Żyj sobie, rośnij. Sprawnie idzie. Dwa nowe pajączki już dostały nowe domy. Tutaj już mam kolejnego, trzeciego. Ten gatunek mam już akurat u siebie na hodowli. Mamy tutaj Hylobrachys fimbriatus. No ale mam nadzieję, że pójdzie w miarę sprawnie tutaj, bo ten maluch wygląda mi na bardzo energicznego. Zobaczmy, co się stanie. I pyk, już jest w nowym domku, elegancko. Naprawdę bardzo miłe zaskoczenie przy trzecim pająku, bo ten akurat bardzo chętnie współpracował. Zobaczcie, tak wygląda właśnie maluszek Hylobrachys fimbriatus. Sprawnie poszło, trzeci pająk przeprowadzony, zabezpieczamy. Tutaj już widzicie kolejnego, czwartego pajączka z mojego zamówienia od Spider's Forge, ale tego akurat szczególnie się obawiam, bo mamy tutaj kolejnego ptasznika z Afryki. Dokładniej rzecz mówiąc, jest to ptasznik wiosłonogi, czyli właśnie Stromatopelma calceatum. Spotkać go można w takich rejonach Afryki jak Ghana, Kamerun, Liberia, Togo, Benin czy Wybrzeże Kości Słoniowej na przykład, ale co warto wiedzieć? Zdecydowanie to jest pająk, który jest gatunkiem nadrzewnym, a co za tym idzie, jest bardzo skocznym i bardzo agresywnym pająkiem. Wierzcie mi, że ten Pterinohilus lugardi, który uciekł mi na początku przekładania, przy tym pająku jest naprawdę powolny jak żółw, a więc naprawdę muszę tutaj środki ostrożności sobie zapewnić. Na razie pajączek na bok, taki naprawdę wielki plastikowy pojemnik. Dla bezpieczeństwa. Jak widzicie, przygotowałem sobie tutaj dla bezpieczeństwa naprawdę duży pojemnik, bo nie wiem, jaką prędkość ten pająk potrafi osiągać. Pierwszy na mojej hodowli, a więc wkładam sobie tu po prostu kliszówkę i mam tylko nadzieję, że zdążę zareagować w porę naprawdę, bo nie chciałbym go ganiać tak samo jak tego Pterinohilusa po swoim pokoju przez 10 minut. Zobaczmy.
Mam nadzieję, że się to uda. Standardowo miękkie narzędzie, czyli opaska. Bezpieczeństwo chyba już sobie zapewniłem, bo ono jest najważniejsze. I spróbujemy. Wychodzi maluszek, bardzo ładnie. Oj, ale zapierdziela! Ale wystartował, co? Zobaczcie, aż do tej pory trzęsie mi się ręka od adrenalinki, jeszcze trochę. Ale tak jak mówiłem, Pterinochilus lugardii przy nim jest naprawdę powolnym pająkiem, chociaż widzieliście sami, jak mi uciekł. Nie było łatwo go złapać, a tutaj jestem przekonany, że mimo całego tego czasu, który pracuję z tymi pająkami, które za mną oglądacie, raczej nie dałbym rady go złapać. I tutaj według mnie w tym odcinku jest bardzo fajnie zobrazowane dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z pająkami. Dlaczego to tych małych pająków trzeba się bać? Dlatego, że na przykład pomyślcie, co by się stało, gdybym tutaj nie ubezpieczył się i stracił tego pająka z pola widzenia. Po prostu katastrofa, zwłaszcza, że nie mieszkam sam. Tak właśnie wygląda nasz mały sprinter. I powiem wam naprawdę, gdybym się nie ubezpieczył, raczej nie ma szans, żebym go złapał. Dobra, spróbujmy odłowić naszego sprintera. Pyk, udało się. No dobra, pająk odłowiony, jest w kliszówce. Tutaj użyję sobie małej pamiątki z Włoch. Tutaj, jeśli ktoś byłby ciekawy, można sobie przeczytać. Kto wie, może kiedyś spotkacie jakąś fajną Włoszkę. Przyda się. Okej. Okay. Chodź tu, mały sprinterku. Udało się. Świetnie. Mam przygotowaną kliszóweczkę dla naszego sprintera. Dałem sobie tutaj kawałeczek drewna, bo to gatunek nadrzewny. No i dobra, spróbujemy ją teraz wpuścić. Dobra, oby to poszło szybko, sprawnie i bez żadnego biegania. Pyk. Ok. Udało się. Zabezpieczamy szybko. Oto i Stromatopelma calceatum. To tylko takie szybkie zbliżenie, bo bardzo ryzykuję. Słuchajcie, zakrywam to, póki jeszcze nie wystartowało. Na kolejną, piątą kliszówkę. Tutaj również będzie mieszkać pająk nadrzewny, a więc też dodam sobie tutaj kawałek drewna, żeby miał fajnie się schronić. Mamy tutaj, dokładniej mówiąc, pająka, który niedawno został objęty ochroną CITES, czyli ptasznika królewskiego, Poecilotheria regalis. Oczywiście również bardzo szybki gatunek pająka, więc cały czas tutaj asekuracja jest w pogotowiu. No i dobra, spróbujmy ją uwolnić. Mieć nadzieję, że pójdzie fajnie. Zobaczcie, już zasuwa po mnie skubana. Ale bardzo ładna poetka, trzeba przyznać. Zobaczcie, udało się bez problemu ją złapać. No i dobra, przekładamy swoją drogą. Przyznam wam się, że to mój pierwszy raz, kiedy Poe Regalis po mnie chodziła i nie było wcale tak strasznie. Wskakuj sobie. Maluszek już jest w nowym domku, kolejny mały, słodki uciekinier złapany, ale widzicie sami, w tym odcinku pająki biegają jak oszalałe naprawdę, a ja muszę się też za nimi tutaj nieźle nabiegać. W tym razie 5 z 7 pająków już dostało swoje nowe domki, tutaj też zabezpieczamy. Wszystko wskazuje na to, że ten odcinek do najkrótszych należeć nie będzie, ale mam tu już przedostatnią kliszówkę, w niej zamieszka kolejny pająk nadrzewny, tutaj już też wstawiłem sobie kawałek drewna jako schronienie dla niego, a mamy tutaj Epebopus cyanognatus, czyli bardzo fajny pająk, którego już raz miałem u siebie na hodowli, no niestety przedwczoraj mi padł, no ale całe szczęście, jak widzicie tutaj mam już kolejnego, bardzo fajnie, spróbujmy go uwolnić. Zobaczymy, co się stanie. Może też nie będzie jakoś specjalnie chciał tutaj biegać. Patrzcie tylko, naprawdę fajny maluszek. Tylko koleżko, idź sobie do góry, proszę. Bardzo ładnie, no chociaż ty powspółpracuj jeden ze mną. Wskakuj do nowego domku, bardzo ładnie. Z
Patrzcie, tak właśnie wygląda nasz maluszek. Tutaj nawet przez kliszówkę da się zrobić naprawdę świetne zbliżenie. Piękny pajączek. No i ten, jak widzieliście, naprawdę miło mnie zaskoczył, bo chociaż jako ten jeden z niewielu współpracował tak naprawdę. Tutaj widzicie już kliszówkę, w której mamy ostatniego pająka w tym odcinku. Tutaj mamy akurat podrostka pająka naziemnego z Brazylii, czyli Nandu chromatus. Modbox, niestety ten pająk wydaje mi się, że jest już za duży, a więc jego domkiem będzie po prostu pojemnik, którego używałem sobie jako pojemnik bezpieczeństwa przy właśnie tych szybkich pająkach w dzisiejszym odcinku. Tutaj mam podłoże również od Spider's Forge, które widzieliście na początku odcinka. To wszystko ubiję. Dobra, mamy fajne przygotowane, ubite podłoże. Teraz wypadałoby się zastanowić nad jakąś kryjówką dla pająka. Tutaj akurat mam taki fajny kawałek drewna również. Będzie chyba pasować fajnie. Teraz jeszcze coś, co będzie trzymać wilgoć. Tutaj dam mu taki płat mchu. Teraz sobie to wszystko troszkę zwilżymy. Jak widzicie, nowy pomocnik spisuje się naprawdę świetnie. I tak jeszcze na koniec dodam mu tutaj taki kamień, który wygrzebałem w swoim kartonie z wystrojem. A co tam, niech sobie ma. Przyszedł czas wypuścić ostatniego pająka. Tu myślę, że nie będzie większych problemów, bo zobaczcie, ten jest w kliszówie. Wyjmę go sobie po prostu razem z tym. I tutaj mamy już naszego podrostka. Wychodź sobie, kolego. Wychodź sobie do nowego domku. Właśnie wygląda podrostek po przeniesieniu do nowego domku. No, dzisiejszy odcinek był naprawdę dla mnie pełen wrażeń, nie mogę powiedzieć, ale to był ostatni z pająków, które zamówiłem sobie od Spider's Forge. Serdecznie polecam, wszystko doszło żywe. Kolejne 7 bardzo fajnych gatunków ptaszników zasiliło moją hodowlę, chociaż ten odcinek, jak sami widzieliście, i dla mnie do łatwych nie należał, ale na dziś to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnij zostawić po sobie łapeczki w górę, suba na moim kanale, żeby nie ominęły Cię żadne nowe odcinki. Oprócz tego zapraszam też do swoich social mediów. Tutaj jak zawsze linki w opisie poniżej do tego filmu, czyli Facebook, Instagram, Ptaszniki Dino Spiders oraz grupa Terra Life. I przypominam, że do konkursu na 400 subów brakuje tylko 7 kliknięć. A więc działajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.